podnieś się, bo jeszcze nagrywamy. Ach, Michał, świetnie to wybrałeś, naprawdę. Ja nie wiem, ty mnie chyba wygryziesz z mojej pracy, jesteś wspaniały. Pięknie. To sobie tu ustawiasz, żeby dać kadr na coś ładnego. Na siebie. Oczywiście, że tak. Jak w 1:10, na siebie po prostu. Na siebie. Dopasowałam się, zobaczcie, my po prostu już tak dużo ze sobą jesteśmy, Ciski. Że niechcący się dopasowałam do swetra Michała. Czekaj, niech to jest naturalnie. Moniko, jaki piękny kolor. Skąd ta bluzka? Tak samo jak moja bluza, którą ja muszę teraz amortyzować, mimo że tu jest 26 stopni, a moja skóra właśnie osiągnęła 80, bo to jest wełna merino, czyli muszę w niej chodzić, mimo że jest ciepło. Tak. Bo zrobiłem sobie w niej kiedyś najlepsze zdjęcie, jakie sobie w ogóle kiedykolwiek zrobiłem. Uwielbiam wam. Co u was? Może powiedzcie, dajcie znać w komentarzu i koniecznie subskrybujcie, zanim przejdziemy dalej, żebym... Dalej nie powiedziałeś państwu, o czym jest Żebym ja się cieszył, żeby było mi miło, bo wam odpiszę i tu jesteśmy razem jak Mi zawsze na moim YouTubie mówi, musisz powiedzieć na początku, o czym jest odcinek. Tu gada, nie wiadomo, o czym jest odcinek. Odcinek jest dziś o mojej podróży do... Tadam! Ponieważ tego nikt nie sponsoruje z tej dużej firmy, to tak jak w poprzednim odcinku, który już był z tej pięknej sieciówki, Michał Max. To jest odcinek z Michał Max, bo byłem na zakupach, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc ja postanowiłem sobie zrobić unboxing tych rzeczy. Bo Michał... Oczywiście, że ona mi wszystko pomaga wybrać, żebym sam nic tu nie wybrał. To Michał był na zakupach, ale ja płaciłam. Bo to są prezenty na jego urodziny, które były tydzień temu i 27. Tydzień czekał, żeby odpakować te rzeczy z wami i mówi przed chwilą, wiesz, ja już nie pamiętam, co kupiliśmy, ale fajnie, będę miał niespodziankę w odcinku. To jest super, jak nie wiecie, na przykład kupujcie sobie mniej, ale kupujcie to, a odpakowujcie później, bo wtedy dwa razy jest radość, że kupujesz, a jednocześnie już nie pamiętasz co i później odpakowujesz, za ciebie super prezent. Nie ma rady za co. Zakupowe mi rady mała. Zakupowe, wszystko jest pięknie. Skarpetki to może nie. Ponieważ jest tak ciepło, to zacznę od kurtki. Jest to kurtka z Michał Max. Marco Polo, z tego co pamiętam. To jest ten, co opłynął świat dookoła i robi też kurtki. I przymierzaliśmy je z Moniką razem. Teraz możecie dać znać, dlaczego ja wyglądam w tym lepiej. W komentarzu oczywiście. Tak, napiszcie, że on lepiej, bo to jest jego kanał. Fajna jest, nie? Taki kolor. W końcu nie taki jaskrawy, jak Michał lubi. Jak Jose Campos, ten bramkarz, że jestem dokładnie taki sam. Ale co, fajna? Ale mnie pytasz przecież... No tak, jesteś moją żoną, stylistką. Ale ja ci... Po co ten odcinek a kto mu wybrał tę kurtkę w tym Michał Maxie? Myślicie, że on sam pojechał i teraz będziemy udawać przed państwem... Oczywiście, że nie, bo jest darmo zjadem. Świetnie wybrałeś, naprawdę. Świetna kurtka. Czekaj, jak teraz powiem, że to jest świetna kurtka, to będzie, że po prostu jestem w samozachwycie, bo pięknie wybrałam tę kurtkę. Ja to wytnę i zmontuję tak, żebyśmy mieli dwie wersje. Na razie powiedz tak, jak ja bym to wybierał i powiedz, że to genialnie wybrałem. Michał, świetnie to wybrałeś, naprawdę. Ja nie wiem, ty mnie chyba wygryziesz z mojej pracy, jesteś wspaniały. No, to prawda. Moniko, Jezus Maria, nikt by tego lepiej nie wybrał, to jest genialny wybór. Idealnie pasuje do mojego typu kolorystycznego, prawda? Prawda, akurat pasuje do typu kolorystycznego. Ma bardzo dobrą jakość i kurtki męskie naprawdę w Michał Maxie są świetne moim zdaniem i można upolować ekstra. I tak samo jak pójdziecie, zobaczycie oversize'owe marynarki męskie, to też jak dziewczyny takie lubią, ja lubię nosić takie, też są tam świetne. Ogólnie na męskim Michał Maxie moim zdaniem jest dużo lepsze niż damski Michał Max. Są dużo fajniejsze rzeczy, no. Czemu tak jest? Nie miałam, bo ja zawsze po prostu tyle rzeczy dla niego znajdę, że później już nie mam siły dla siebie szukać. Łatwo się znajduje, bo jestem przyjemnym, przystojny. Ładnym mężczyzną. Tak, ładny. Tak, dziękuję. Ekstra, Michał Max, ale ty też wyglądasz z tym ekstra, naprawdę. To jest bomberka? Tak. To była bomberka. Koszulę też, a to muszę teraz przebrać i się rozebrać. To jest wygnieciona jak psu z gardła. Magdo, pokaż państwu. Magdo, ale wypracujesz mi. Coś wam powiem. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, więc ja od rana nagrałam odcinek na YouTube, 5 sposobów na białą koszulę i 6 rolek nagrałam i teraz sobie siadłam do nagrywania Michała odcinka, a on mi mówi, wypracujesz mi. Ja powiem jednak o tej bluzce, bo to jest moja bluzka z Mi Complete i ona jest super. To jest tak, że jak wybieram w co się ubrać do odcinka, a już jestem właśnie tak jak dzisiaj trochę zmęczona, to zawsze wybieram coś, w czym mi jest super wygodnie. Jest miękkie, ale jest też spektakularne. Więc dlatego dzisiaj wybrałam sobie tę bluzkę. Dopiero później zobaczyłam, że jest dopasowana do Michała. A to też jest fajnie, jak jesteś zmęczona, mieć fajnego męża, nie? Bo zawsze na czymś jest zawiesić oko tak przyjemnie. No i tylko dlatego jeszcze funkcjonuje jakoś. Jestem zmęczona, mam przystojnego męża, sobie na niego spojrzę, od razu jestem wypoczęta.
fajna. Ja lubię bardzo czarne koszule, ale ona jest taka elastyczna. I popatrz, że mam taką czarną drugą i że ta się tak nie gniecie, że nawet jak wyciągnąłem ją, trochę wygląda jak psu z gardła, ale zaraz to tu wszystko naprawię. W każdym razie koszula czarna. Fajnie mieć czarną koszulę też w garderobie kapsułowej męskiej. Jakby każda garderoba kapsułowa ma być dopasowana do kogoś, więc jak ktoś nie lubi czarnych, to nie, ale ty lubisz czarne i lubisz w nich chodzić, lubisz takie, w których wyglądasz jak przecinek, moja mama by powiedziała. Co to znaczy? Czyli, że jesteś taki szczupluśki w niej. Ale nie jestem szczupluśki, ja lubię ten kontrast, tu popatrz, on jest jakiś taki, nie wiem, wszystko lepiej wygląda wtedy. Ale fajna jest ta koszula, ona jest fajnej jakości i jest taka miękka, nie jest taka sztywna, nie jest super elegancka, tylko jest taka bardziej casual. Sportowa też trochę, tak, nie? Tak, tak. Ale ja lubię bardzo czarne koszule. Białe są fajne, ale czarne jakoś tak wszystko się mieni. Mój zegarek, który dostałem na maturę 9 lat temu. Mega. Dlatego to jest fashion moment, dlatego sobie go noszę. Mamy następnego. Dla odmiany bardzo kolorowy tym razem sweterek. Ten sweter Michał sobie kupił, bo Michał uwielbia Billions i chciał wyglądać jak Bobby Axelrod. Więc zobaczcie, czy mu się udało. Wrzucaj to na siebie. Dlatego mam zegarek, bo on tam miał Adama Piqué, ja jestem tam trochę tańszy. Wspaniale jest Bobby, prawda? Chciałabyś, żebym był jak Bobby. Ja, ty nie lubisz takich, nie? Ty nie lubisz takiego. To się zapina, czy się tego nie zapina? Co no z nie tym wiem, zrobić? To jest swój sweter. Ale to że ja go A jak, popijem, nosi, to... jak nosi Bobby Axelrod? Ja myślę, że on ma jeszcze pod spodem biały t-shirt. Jak wygląda lepiej? Bo my tu potrzebujemy ekstremalnych metamorfoz biznesowych. Nie wiem, pokaż jak wygląda Bobby. To... Ja lubię, jak się to tak opina. Kolejna fajna rzecz w Michał Maxie jest taka, że tam można znaleźć właśnie męskie swetry z bardzo dobrym składem. Ja też mierzyłam, ale akurat nie znalazłam na siebie fajnego, ale właśnie takie męskie swetry będą bardzo modne, więc już są, a będą jeszcze bardziej. Warto też tam dla kobiet, nie, się rozejrzeć, no ale tak, no wyglądasz jak Bobby, no co tu dużo gadać, tylko jest przystojniejszy niż Bobby. Zobaczcie, porównajcie te dwa zdjęcia. Wspaniałe. Dziękuję ci bardzo. Damian Lewis jest bardzo... Czy on jest Brytyjczykiem. Jak się mówi, że jest Brytyjczykiem, bo tobie też to imponuje, nie? Nie. Jak się mówi, że jest Brytyjczykiem, jeszcze ma taki akcent. I w ogóle Billions, serial. Bobby teraz Ale wraca... Ale mnie podsumował, to ci imponuje, że ktoś jest Brytyjczykiem. Bobby teraz wraca w nowym sezonie. Lecę na nich, jak robią tak. I bym mógł tak stać jak on i... That's what you've been waiting for. Lepiej jak jest obcisłe coś, jeszcze takie czarne, takie to jest bardziej wyraziste. On jeszcze się tak porusza po tym swoim biurze, jak pantera. No. I mógłbym wydawać rozkazy i rzucać tam tymi bilionami. Mógłbyś. Ja bym chciała, żebyś rzucał we mnie bilionami. A ty co dzisiaj zrobiłeś w biurze? Zarobiliśmy na ciebie? Rzucaj we mnie bilionami, ja chcę to. Jak Steve Jobs w windzie. A ty co w zasadzie robisz dla naszej firmy? To poszukaj sobie innego miejsca. Fajne. Tak, ta bluza sankcjonuje bycie hamem. Nie, ona tylko wydobywa naturalne moje ukryte talenty. Prowadziłam ostatnio takie szkolenie w firmie, jeśli chodzi o dress code. I jedna z pań powiedziała, że ona zauważyła, że mężczyźni, którzy mają największe tendencje do bycia tyranami w pracy, noszą sweterki, a nie garnitury. Tak! Może coś w tym jest faktycznie, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia. A jesteście tu panowie, zakładajcie sweterek i róbcie pieniądze. Nie, nie chcę tyrana w pracy, co ty gadasz? Nie? Mm-mm. A. Dalej mam coś bardzo równie... zupełnie nie rzucającego spokojnego się w oczy i ze stonowanym kolorem. A propos stonowanych kolorów, ja uklęknę, bo to jest chyba właściwa poza, żeby nagrywać na YouTube. Tu mam. To nie moje. Najbardziej mi się, nie że najbardziej, ale ta z Dolce & Gabbana, ta kurtka była super fajna. I widziałem, jak przymierzyłem sobie to spokojnie, bo zobaczyłem, że Dolce & Gabbana i po prostu sobie pomyślałem super. I w ogóle chcę powiedzieć, że to nie dlatego, że ona jest nawet taka super, tylko jest Dolce. I to nie dlatego, że jestem próżny, tylko to jest firma tylko ze wspaniałymi tradycjami. Po to się kupuje, nie Rolexa, że jest najlepszym zegarkiem, tylko on też ma tradycję, że to robią wiele lat i w ogóle tam są wspaniali designerzy i tak dalej. W każdym razie, założyłem tę kurtkę. Oczywiście cała z polipropylenu, więc się od razu spociłem. I widziałem panią za mną. I tak na mnie popatrzyła. Z pogardą. I się odwróciłem do niej i się ładnie uśmiechnąłem, to ona się uśmiecha tak. I jak się odwróciłem, to widziałem w lustrze, bo tam było lustro. Co za debil. On czeka, aż ja będę przy każdej tej... Pięknie. Dziękuję. No i nie mogłaś tak wcześniej, żebyśmy nie nagrywali tego w ogóle. Ale ja już ją widziałam, ja nie jestem zaskoczona. No dobra, to jakbyś mnie pierwszy raz zobaczyła na ulicy... Cena.
Jakbyśmy pierwszy raz zobaczyła, ile kosztuje? 124 zł. No, zawsze nie lubiłem tej marki, nie wiedziałem, że to jest diesel, ale tak mi się kolor spodobał, ale ceglany. Ale nie przeczytałaś tego? Nie, nie przeczytałem, bo kolor mnie tak zachwycił, omamił. Ale co, zobaczyłabyś mnie pierwszy raz na ulicy i coś powiedziała? Jaki przystojny, jaki ładny, jaki kolorowy. Fajna jest czy nie? Tylko tak, no przecież ja je wybierałam. Mi się podoba. Jezu, jaki tu... Ale fajnie, nie, że mamy tyle niespodzianek, że zapomnieliśmy o tym sweterku Bobiego Axelroda. Ja zapomniałem. Jezu, jaki to jest cudowny dzień kobiet. Koszulkę. Levi's. Levi's. Czyli Levi's. To są takie jeansy? Levi's. Nie, już wszystko? Ostatnie, no. O nie. To jest ten odcinek. Możemy też w każdej skarpetce osobno, żeby trochę przedłużyć. Lubicie nosić Happy Socksy? Michał bardzo lubi, to są jego ulubione skarpetki. Oj, zobacz, jakie śliczne. Pokaż pojedynczo każdą, żeby wiesz, coś się działo tu. Więc jedziemy tak mega prezenterką. Jezu, jakie opięte, patrz. Nie lubię twoje mięśnie. Dziękuję. Jak będę miał taką koszulkę, to tak jak moi koledzy z Insta, czy to trochę naprężeni bardziej, zawsze mówią przed lustrem dyscyplina. Jakaś pani mi napisała ostatnio, jak publikowałam twoją rolkę, gdzie się rozebrałeś, że taka chuda jest, ta klata. Musiałam jej wytłumaczyć, że to są mięśnie i ty nie możesz być napompowany, bo ty musisz być zwinny na boisku. Dobrze, tak, jestem siatkarzem. Tak, bardzo dobrze. Ale Lucyna tak napisała? Lucyna. Nie chodzi o to, żeby być napompowanym. Siatkarze nie są napompowani. Muszą być elastyczni, zwinni i letcy. Muszą podskakiwać. Podskakiwać. Letcy. Chuda. A zablokowałaś ją? Od razu. No dobrze. Skupmy się na mnie, skupmy się na czymś fajnym. Fajna koszulka? Ona, ja bym sama ją nosiła, ona jest fajna. Tak? Dobrze byś w niej wyglądała. Nie ma tu za dużo miejsca na obwód piersiowy. To jak masz tę koszulę 4 rozmiary za małą, te z Zary, jej objętość nie mieści tego, co jest pod dołem, więc próbuję z całych sił. Bziki jak są... się rozmarzy. Podróż mentalna to była, już zapomniałem, że nagrywam. Dobrze, że my jesteśmy dorośli, możemy takie rzeczy, takie bzdury w internecie opowiadać. Co ci się najbardziej podoba z moich zakupów? Podoba mi się ta koszulka. Ta koszula. Powiedzmy, z czego jest ta koszulka. Bomberka mi się bardzo podoba. Bomberka z Marco Polo, który opłynął w świat. Ale bomberka, mi się też bardzo podoba ta koszula. Ona jest z Nines Collection. Oni nie są drodzy, bo ja sprawdzałam Nines w necie. Zobaczymy, mają... jaka będzie jakość, no bo to dopiero po praniu się okaże. Bo te koszule mają, one są takie bardzo, jak nie wiem, jak je nazwać. Takie jest, po prostu jest taka przyjemna... To był odcinek z serii Mierzymy. Tak, właśnie, mierzymy. To może teraz wyłączę to i nagramy to porządnie. Podnieś się, bo jeszcze nagrywamy. Myślę, że jak dodam tu swoje zdjęcia w międzyczasie, jak sobie je zrobię, to będzie super. Ale ja ci też robiłam zdjęcia przy mierzalni. Chciałem wpleść tu coś ciekawego, jakąś merytorykę. Nie wyszło. Zostawiam was z tym. Chcesz powiedziałaś już, że masz kolekcję nową? Powiedziałam o tej bluzce, że to jest mi complete. Jesteście też super fajni, że tam piszecie i komentujecie. Ja za was zawsze wam odpiszę i to jest cudowne. I dziękuję, że jesteście tu razem z nami. Ja też. To było serio. Dziękuję i do zobaczenia. Pa!